Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2024 roku. Dzisiaj zrobimy sobie dwa rozkłady. Ten film będzie się składał z dwóch części. Pierwsza część dla osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu dla osób samotnych, tak zwanych singli. W komentarzu pod tym filmem przypnę Wam odnośnik czasowy, od jakiego momentu zaczyna się treść filmu dla Was. Oczywiście przypomnę, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, bo każdy z Was ma inne życie, inną jego historię. Zawsze wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują, resztę odrzućcie. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. No dobrze, to zaczynamy rozkład dla par. Po lewej stronie będzie Wasza energia, po przeciwnej Waszego partnera bądź partnerki. Ja będę mówić ogólnie partner życiowy, oglądają mnie i panie, i panowie. Każdy z Was wie, o kim teraz myśli, z kim tworzy związek. Oczywiście energie mogą zamieniać się miejscami, więc jeżeli poczujecie, że te karty po prawej stronie bardziej z Wami rezonują, odbierajcie ten rozkład na zasadzie odbicia lustrzanego. To tyle, moi drodzy, zaczynamy. Talia potasowana. Ruszamy z rozkładem dla par na lipiec. Zobaczymy, jakie energie będą Wam towarzyszyć. Co, strzelcu, myślisz na temat swojego partnera? Co o nim myślisz? Karta głupca. Co o Tobie myśli Twój partner? Król kielichów. Co czujesz, strzelcu, do swojego partnera bądź partnerki? Sprawiedliwość. Co twój partner czuje do ciebie? Umiarkowanie. Jakie są plany, zamiary strzelca w lipcu względem partnera? Trzy kielichy. O, tak może będzie lepiej z tym światłem. Jakie są plany, zamiary waszego partnera względem was, jeżeli chodzi o lipiec? Gwiazda. No, 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 proszę bardzo. Jak traktujesz, strzelcu, swojego partnera? Królowa buław. Jak partner bądź partnerka traktuje ciebie? Pięć kielichów. Co lub kto Was łączy? Trzy miecze. No właśnie, teraz do tego dojdziemy. A co lub kto Was dzieli? Trzy denary. Jest ktoś trzeci między Wami? A może chodzi o pracę? Początek lipca. Królowa denarów. Połowa lipca. Kochankowie. I koniec lipca. Paź buław, czyli było miło, do zobaczenia kiedyś tam znowu. Jesteśmy w kontakcie telefonicznym bądź mailowym. No ewidentnie tutaj ściągnęłam strzelce, które albo weszły do relacji jako trzecie i jest Wam z tego powodu bardzo niefajnie, albo był ktoś trzeci i teraz tutaj próbujecie ten związek znowuż scementować, bo gdzieś tam zaprawa puściła i kilka cegieł odpadło, coś tam się rozsypało, moi drodzy. Ósemka buław. Miecze, przepraszam. Miecze, pomyślałam buław.
Chociaż może buławy, no faktycznie, może chodzi o komunikację. Boicie się poruszać pewne kwestii, tematów, siedzicie w swoim świecie. Może chodzi o chorobę, tak jak tutaj widać. Może złe samopoczucie, może jakieś lęki, koszmary nocne. Wspomnienia, które Was dręczą, które gdzieś Was trzymają, nie pozwalają Wam otworzyć się na nową relację. Przepraszam. Zaangażować się w pełni. A może jest, kochani, ktoś bądź coś z Strzelcu, kogo Wy nie widzicie? Albo udajecie, że pewnych rzeczy nie widzicie. Przymykacie na coś oko. Cierpicie, ale nie odzywacie się, bo być może jesteście czyjąś żoną bądź czyimś mężem. Dobrze Wam razem. Dorobiliście się majątku. Macie wspaniałe dzieci. Nieskazitelną opinię wśród przyjaciół, znajomych, rodziny. Idealne małżeństwo. A tu takie chocki klocki wyszły, no widzicie, jak to pozory mylą. Tak jak teraz w wiadomościach była informacja. Ojciec lekarz, matka prawniczka, a dziecko maltretowane od jakiegoś czasu. I to w taki sposób, żeby nie było widać. Ojej, wydawałoby się, że ci wyuczeni, ci, którzy powinni świecić przykładem, no takie robią dziwne rzeczy. Więc moi drodzy, jak ktoś się urodził złym człowiekiem, to choćby nie wiem, ile miał fakultetów ukończonych, ile wisiało u niego w gabinecie dyplomów, ile pochwał, ile prestiżu i ogólnie nagród i tak dalej, zawsze zostanie złym człowiekiem i prędzej później, czy później to wyjdzie. Wyjdzie w praniu, tak samo jak genetyki się nie oszuka wśród zwierząt. Prawda? Chcesz coś przekombinować, zrobić po swojemu, naprawić psu zęby, żeby zdał na wystawach, kotu jakoś też coś tam poprawić. Wyjdzie to w dzieciach albo wnukach, w miotach. Nie da się oszukać biologii, nie da się oszukać natury. Tak samo tutaj. Wydaje mi się, moi drodzy, że no właśnie. Czasami oszukujecie sami siebie, bądź ktoś Was oszukuje, wmawiając Wam coś, co i tak prędzej czy później zweryfikuje, co? Sprawiedliwość. No dobrze, zanim dopowiem karty, muszę Wam powiedzieć, że musicie wyjść z tej ósemki mieczy. Ja wiem, że Wam tam jest dobrze, bezpiecznie, nie musicie myśleć, nie musicie kombinować, ale to jest, że tak powiem, szach. Same się zaszachowałyście. To nie jest jeszcze mat, ale już jest szach. Więc trzeba pomyśleć nad kolejnym ruchem. Może dać sobie pomoc. A może po prostu zdjąć różowe okulary i przejrzeć na oczy. Bo to Was krępuje. Jakieś wspomnienie, nie wiem, jakieś coś z przeszłości być może. Albo niska samoocena. Dobrze, moi drodzy, co myślicie na temat swojego partnera? O kim teraz tutaj myślicie? Różne wersje, jak mnie znacie, może być chaotycznie, wyłapujcie, co rezonuje. Po pierwsze, nowa relacja. Nie znam go, wydaje się fajną osobą, towarzyską, zabawną, lubi zwiedzać, lubi wyjeżdżać, otwarta na nowy związek. Zaryzykuję, wejdę w to. Ktoś być może młodym duchem, marzyciel, ktoś, kto lubi zabawę. No ktoś fajny do towarzystwa, tak? Druga wersja jest taka, jestem z kimś, kto zupełnie nie dojrzał do poważnej relacji. Sam nie wie, czego chce, prowadzi rozrywkowy tryb życia. Ciągle jakieś psikusy, ciągle jakieś niespodzianki mi funduje w życiu. I trzecia wersja jest taka, dajemy sobie po raz kolejny szansę, zaczynamy od nowa, ale z jakimś bagażem doświadczeń. Może być też tak, że poznaliście kogoś, kto być może z poprzedniej relacji ma dzieci, czyli jest samotną matką bądź ojcem. Co na pozycji serca? No umiejętność takiego krytycznego i prawdziwego spojrzenia na to, co się dzieje.
Czy to, co czujesz, jest szczere? Jest szczere. Tylko pytanie, co ty czujesz, strzelcu? Bo widzę, że raz jest dobrze, raz jest źle. Oceń to wszystko. Na pewno jesteś uczciwy i fair play grasz w stosunku do tej znajomości. Może w sercu masz jakąś wagę, natomiast czy to jest miłość? Może tak. Tobie to ocenić. Na pewno wiesz, co to za uczucie. I szukasz partnera, partnerki docelowej, z którą chciałbyś wejść w związek małżeński. Może tylko cywilny. Nie musi być tej pompy z kościelnym ślubem. Ale takiego partnera właśnie, na którym możesz polegać, który jest na dobre i na złe, ale też jest jakby zalegalizowany związek, bo takie masz przekonania, takie masz wartości i taki sposób podejścia do życia. Twoje zamiary na lipiec, spotkać się, gdzieś wyjechać, miło spędzić czas, zabawić się, może z dziećmi właśnie wyjechać, może zapoznać się z dziećmi. Tu jest też propozycja wejścia w trójkąt, więc niektórym strzelcom będzie to zaproponowane, ale tylko takim, które albo same, że tak powiem, są na ukończeniu jakiejś przygody tutaj, czyli rozliczają poprzednią relację, albo ta osoba. Myślę, że strzelec nie pakowałby się świadomie w romans, wiedząc, że być może tamta osoba w każdym momencie może wrócić do partnera stałego bądź partnerki. Jak ty traktujesz tą osobę? No, jesteś zaangażowany, bardzo dojrzale. Jakby nadajesz na tej samej fali, podoba ci się ta osoba, okazujesz jej to, okazujesz to zainteresowanie. Potrafisz rozgrzać jej serce, potrafisz sprawić, żeby się uśmiechnęła. No jest to taki szalony na swój sposób związek, ale bardzo pasujecie do siebie. I jakby umiesz z tą osobą rezonować, współpracować. Na pewno przy Tobie ta osoba się nie nudzi i cały czas dajesz jej do zrozumienia, że Ci zależy, że w jej oczach nadal jest atrakcyjną osobą. Jak o Tobie myśli ta osoba? Król Kielichów. Bardzo pozytywnie. Też dojrzale, emocjonalnie. Ktoś, kogo lubię, kogo darzę sympatią. Być może w kimś się zakochałem już, bądź czy ona się we mnie zakochała, on. Lubię spędzać z nią czas. Tęsknię za nią. Darzę ciepłym uczuciem. Osoba mądra, ciepła, spokojna, dobra. Wyjątkowa. Ta osoba myśli, żeby Wam tutaj złożyć jakąś ofertę. Jakąś deklarację związaną z uczuciami. Może padną te ważne słowa. W sercu umiarkowanie, więc ta osoba na pewno tutaj nie śpieszy się z niczym. Uważa, że świetnie do siebie pasujecie, że nawet jak jesteście w jakimś tam stopniu różni od siebie, to świetnie się uzupełniacie. Że rezonujecie tutaj na tle emocjonalnym i ogólnie dobrze Wam jest ze sobą. No i jakby jesteście spokojni o ten związek. Czujecie, że naprawdę z tej mąki może być chleb. Że jest to ktoś, z kim być może resztę życia możecie spędzić. Jakieś niespodzianki ta osoba chce Wam sprawić w tym miesiącu. Spotkać się z Wami, umilić Wam czas, zabrać Was gdzieś nad wodę, wyjechać razem na wczasy. Zaskoczyć czymś pozytywnym, czymś miłym. Obdarzyć Was zaufaniem. Zaakceptować jakąś propozycję, z którą być może wyszliście. Natomiast jak Was traktuje piątka kielichów, może mieć jakiś żal do Was. No na pewno za Wami tęskni, tak? Tęskni, brakuje jej Waszego towarzystwa, Waszego uśmiechu. Zastanawia się, co tu zrobić, żebyście częściej się widywali, bądź mogli normalnie funkcjonować ze sobą.
Ale może być też rozdrapywanie jakichś ran z przeszłości. Ewentualnie ta osoba ma jakiś problem ze swoją przeszłością i cały czas o tym mówi, cały czas jakby odświeża tego kotleta, który no już jest nieświeży i dawno powinien w koszu wylądować, tak? Może być to też osoba, która bierze Was w jakiś sposób na litość. Może być to osoba, która przy Was kaprysi, która no tak trzęsie się o ten związek. Nie wiem dlaczego. Zamiast wyobrazić sobie, że będziecie żyli długo i szczęśliwie razem, to ta osoba może mieć takie tendencje do narzekania i powtarzania, że na pewno mnie zostawisz, na pewno to nie wyjdzie, nie uda się. Takie pesymistyczne tutaj nastawienie. Ale też jakaś przeszłość, Wasza wspólna, bądź jej, nieprzepracowana i teraz to jakby wychodzi tutaj w tej Waszej relacji. Jeżeli to Ty jesteś w stałym związku, a z tą osobą masz romans, może być tu Ci wyrzucane strzelcu, że to prawdopodobnie się skończy i tak wybierzesz żonę bądź męża, wrócisz do niej, nie zapomnisz o tej przeszłości. Takie cały czas nakręcanie, wkręcanie śruby, no. Trójka mieczy, cztery kielichy. Jeżeli ostatnio się pokłóciliście, nie odzywaliście się do siebie, ktoś do kogoś ma pretensje, żal, jest mu smutno, ma zranione serce, czuje się oszukany, wykorzystany, zawiedziony, to tutaj ktoś będzie chciał Was przeprosić. Pytanie, czy te przeprosiny chcecie przyjąć. Bo już trochę Wam nie zależy, już trochę zwątpiliście, już trochę jesteście tym wszystkim zniesmaczeni, obrażeni i zrezygnowani. Więc tutaj może być taka sytuacja. Kto stoi pomiędzy Wami? No albo ktoś z pracy, albo ktoś trzeci ze stałej relacji, albo praca, która ciągle jest ważniejsza od relacji i związku. Niedotrzymywanie obietnic, niedotrzymywanie danego słowa, brak skupiania się na szczegółach tej relacji, żeby ją no, tak jakoś do przodu pchać, no, nie stać w miejscu. Brak też współpracy, takiego dobitnego zaangażowania, utwierdzającego Was w przekonaniu, że jemu zależy, że on zrobi wszystko, że bardziej się postara, na takiego dopieszczenia tego wszystkiego, bym powiedziała, zadbania o różne szczegóły, detale, jeżeli chodzi o związek, tak? Czyli może być zapominanie o jakiejś rocznicy, o imieninach, urodzinach, o walentynkach i tak dalej, tak? Takie gafy po prostu, ale coś, co później się pamięta i jest po prostu człowiekowi przykro, tak? Że no, miałam imieniny, nawet nie zadzwonił. Na przykład, daję taki przykład. Ale oczywiście praca, bądź mówię romans w pracy, bądź jakaś skucha, która miała kiedyś miejsce, ewentualnie no, zazdrość o stałego partnera bądź partnerkę, któregoś z Was, jeżeli macie romans. Tak, ta osoba bardzo za Wami tęskni, ma też problem z wyrażaniem swoich uczuć i emocji. Natomiast tutaj brakuje właśnie takiej decyzyjności i mogą być też uszczypliwości o romanse w pracy, bądź jakieś wyjazdy służbowe, delegacje, gdzie być może kiedyś jakiś mały skok w bok był w towarzystwie lwa, barana bądź strzelca. Kochani, i teraz tak, początek, konkrety. Więc szczerze sobie porozmawiacie, tutaj będzie kawa na ławę, chcę być z Tobą, zrób coś z tym, uporządkuj swoje życie. Inna wersja jest taka, że jeżeli macie romans, świadomy trójkąt, tutaj początek lipca, którejś z Was spędza ze swoją żoną bądź mężem wakacje, jedziecie sobie z dziećmi gdzieś w góry bądź na Mazury, odpoczywacie, no i co, wracacie i spotykacie się tutaj w połowie lipca no, z tą osobą, o której tu myślicie, tak? Tu może być też jeszcze taka informacja, że no, któremuś tutaj sponsoruje ten układ. Czyli Wy po prostu, albo Wasz partner, świadomie godzicie się, bo wiecie, jaka jest sytuacja. Więc pasuje Wam to, takie spotkania od czasu do czasu, być może fundowanie tutaj jakichś grantów, upominków,
wczasów, wyjazdów, a może nawet mieszkania. No, ktoś tu prowadzi podwójne życie. Pytanie kto? Połowa lipca spotykacie się Wy i tutaj mogą paść jakieś słowa ze strony tej osoby. Słuchaj, ja albo ona, ja albo on, wybieraj. Bo ja już tak dłużej nie chcę żyć. Ktoś stoi ciągle pomiędzy nami. A ja chcę mieć Ciebie dla siebie. No, bo czuję się z Tobą dobrze, nie chcę mi się już nikogo więcej szukać, znowuż angażować i budować tego od początku. Mam Ciebie, bądź ze mną. Zobacz, jaką jesteśmy wspaniałą parą, jak pasujemy do siebie. Wybierz mnie. Więc tutaj jakieś ultimatum może być stawiane. No i co, kochani? No, wydaje mi się, że nie zrezygnujecie na razie z tej znajomości. Będziecie ją kontynuować. Mamy paziabuła, więc tutaj poruszane będą na pewno jakieś tematy. Będziecie czekać na wiadomość zwrotną. No i co? Do kolejnego razu, do kolejnego spotkania, tak? Żegnam Cię, mój miły, moja miła i widzimy się znowuż za jakiś czas, może za tydzień, może za dwa, może za miesiąc. Do kolejnego razu, jakbym mogła to powiedzieć. W stałych relacjach będzie poruszany temat dzieci. Jeżeli strzelcu myślisz o dziecku, jesteś o tym głęboko przekonany, wiesz, że Ci się uda, Twój partner nie do końca uważa, że to jest dobry pomysł, bądź odwrotnie tutaj, no podejrzewasz strzelcu, że Twoja partnerka może być w ciąży i tak jest, tylko jest z tego powodu nieszczęśliwa, no to tutaj temat dziecka będzie bardzo, bardzo ostro dyskutowany. Może być tak, że Ty jako ojciec jeszcze nie wiesz, że Twoja partnerka jest w ciąży, bo nie wie, boi się Cię o tym poinformować. Może dlatego, że masz jakieś swoje zasady, stwierdziłeś, że to nie jest ten moment, bądź w ogóle nie chcesz mieć dzieci. Natomiast może być tak, że Twój partner może, droga strzelczyczko, zareagować źle i dlatego na razie nosisz to w tajemnicy i nie wiesz, jak mu to powiedzieć. Nie wiesz, jak mu to powiedzieć. Ale tutaj u niektórych strzelców jest ciąża. No, by to nie była ciąża z przypadku, gdzie na jakimś wyjeździe wakacyjnym zaszalełyście, moi kochani, i teraz no, jest z tego problem. Pamiętajcie, to jest nowe życie, to jest cud Boży, to jest dziecko, które nie prosiło się na świat. Tak? Więc weźcie całą odpowiedzialność za to. No dobrze, moi kochani. Tak to wygląda. Coś tu będziecie dalej reperować. Nawet w stałych relacjach, jeżeli była skucha kiedyś w przeszłości, był jakiś romans w pracy. Boli Was to jeszcze i boli Was to, że to jest ciągle wypominane, wyciągane gdzieś. No to staracie się tutaj jakoś jednak cały czas poprawiać tą relację, tak? Chociaż niewykluczone, że ktoś tam gdzieś romansuje. Baran, lew bądź strzelec. No jest ktoś na boku, ewidentnie dojeżdżający. Ktoś strzelec na razie trzyma dwie sroczki za ogon. Nie wie, co z tym zrobić. Może nie wie, jak ruszyć te sprawy. Może nawet chciałbyś, strzelcu, być z tą nową osobą, ale Ty nie wiesz, jak to rozegrać, bo tutaj trochę miałbyś co do stracenia. I tu chodzi o kwestie materialne. Ale też rodzinę. Dobrze, zobaczymy, jaka afirmacja dla Was. Afirmacja dla strzelca na lipiec. Miłość i uczucia. Lipiec, lipiec, lipiec. Kocham życie. A jak kocham życie, to co robię? Pielęgnuję ten swój ogród, tak? Żeby ta roślinka nie uschła. Dobrze. Mam prawo żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością. Daję innym dokładnie to, co chcę od nich otrzymać. Cieszę się, że żyję, kocham życie. Mam prawo żyć pełnią życia i cieszyć się wolnością. No to jak chcesz być wolna, wolny strzelcu, no daj sobie tą wolność. Niczego nie żałuj. Nie ograniczaj się. Idź w to nowe. Zaryzykuj. To przygoda życia, pamiętaj. Kochani, to tyle. Jeżeli czeka Was jakiś wyjazd w tym miesiącu, jedźcie.
Na tym wyjeździe możecie też doświadczyć znajomości, która przestawi Wasz światopogląd na takiej zasadzie, że da Wam coś, co do tej pory wydawało Wam się tylko wyobrażeniem bądź wyreżyserowanym aktem na filmach romantycznych. Doznacie czegoś, czego brakowało Wam w obecnym związku i dopiero będziecie w klopsie. No na pewno będziecie tutaj to kontynuować, ale wiecie, jak zakazany owoc smakuje. Jak już się raz tego posmakuje, no to ciężko się odzwyczaić. Ciągnie nas do tego. I w tym przypadku tak może być. Więc moi drodzy, no szczęścia Wam życzę, ale zdecydujcie się też, żeby nie blokować osoby, która w tym momencie też mogłaby sobie kogoś znaleźć, a jest blokowana przez Was, bo jesteście niezdecydowani. Bądź odwrotnie, no ktoś jest niezdecydowany i być może Wy marnujecie na tą osobę czas. Życzę Wam wspaniałego, udanego lipca, pięknej pogody, wypoczynku, nowych, pięknych wrażeń i przede wszystkim otwartego umysłu do podejmowania ważnych życiowych decyzji. Róbcie tak, żebyście niczego w życiu się nie wstydzili, nie żałowali, a na starość mieli co wspominać, kochani. Taka jest prawda. Wszystkiego dobrego Wam życzę, a teraz zapraszam samotne strzelce. Teraz będzie dla Was czytanie, za chwilę wracam, tylko potasuję karty. I witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne strzelce na czytaniu miłosnym na miesiąc lipiec bieżącego 2024 roku. Pamiętajcie, jest to czytanie ogólne, nie z każdym zarezonuje, dlatego bierzcie tylko to, co z Wami rezonuje, jakie karty Wam pasują. Zachęcam do odsłuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Być może tam będą dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Przechodzimy do rozkładu. Talia potasowana, już karty przekładam. I zobaczymy, moi mili, co tam w uczuciach lipiec ciekawego przygotował. Najpierw przeszłość. Dlaczego Ty, strzelcu, jesteś teraz sam? Królowa kielichów. No dobrze. Obecna sytuacja. Cesarzowa. Ale wyszła też ta karta szóstki, więc prawdopodobnie w pracy jest ktoś atrakcyjny. Ktoś, kto Wam wypłaca wynagrodzenie, współpracuje z Wami, a może jakieś transakcje tutaj przeprowadzacie, handlujecie, a może płacicie alimenty na swoje dzieci. Dobrze, połowa miesiąca. Trzy denary. Wasze nastawienie na tą sytuację. Czego Wy tak naprawdę chcecie? Dziewięć kielichów. Co karty radzą? Cztery miecze. No, to jakaś ostrożność jest. Karty coś tutaj ostrzegają. Przemyśl to, zastanów się, podejdź do tego z dystansem. Nie kieruj się emocjami, fascynacją, tylko no, takim zdrowym rozsądkiem. Na chłodno wszystko, kochani, bez podpalania się. Przeszkody. Rycerz denarów i, moi drodzy, koniec miesiąca. Wieża. Romanse w pracy, na uczelni, wybijcie sobie z głowy, nic z tego nie będzie. No chyba, że zaskoczy Was tutaj jakieś uczucie. Dopowiem tą kartę. Mamy tutaj dziewiątkę denarów. Karty ogólnie mówią, żebyś się skupił teraz, strzelcu, na pracy. Skup się na pracy, skup się na urządzaniu, na stabilizacji majątkowej. Teraz być może jakieś egzaminy, kursy kończysz, uczysz się, bądź jesteś w jakiejś pracy na 3 miesiące sezonowej, gdzieś wyjechałeś. Może podnosisz swoje kwalifikacje. Zaraz zobaczymy, co to jest ta wieża. Karta siły, karta mocy. Może Cię zaskoczyć jakiś zodiakalny lew. Natomiast tutaj bądź silny w swoim postanowieniu.
w swojej asertywności. Nie daj się wkręcić w jakiś romans z zodiakalnym bykiem w pracy, bo nic z tego nie wyjdzie. Narazisz się na plotki, na jakieś jakieś pomówienia, nie wiem, i to może zaważyć na Twojej karierze zawodowej. No oczywiście, bez przy tym siódemka mieczy, czyli ktoś jest nieuczciwy, nie wchodź w nic na siłę i nie daj się na siłę w coś wciągnąć. Od początku była jakaś królowa kielichów. Może rybka, może rak, może skorpion, może wielkie uczucie, prawdziwa miłość, może przyjaźń, która no, zakończyła się, bo ktoś tutaj znalazł tam swoją drugą połówkę. No był ktoś, to się zakończyło. Mogło zakończyć się rozwodem i teraz jesteście samotną mamą, samotnym tatą, dostajecie alimenty, może jesteście w trakcie poszukiwań pracy, może jesteście niezależną właścicielką bądź właścicielem firmy, zatrudniacie osoby, a może w pracy ktoś właśnie Wam się podoba, bądź Wy podobacie się komuś. Więc tutaj coś na ten moment się dzieje, tym bardziej, że ściągnęłam tu naprawdę bardzo atrakcyjne strzelce, które mają powodzenie, które są też duszą towarzystwa, są takie otwarte, bardzo komunikatywne, przyjaźnie nastawione do otoczenia. Wy nie macie problemu z nawiązaniem komunikacji, z nawiązaniem nowej znajomości. Jesteście bardzo pewne siebie, odważne. Zawsze rozkręcicie towarzystwo. I tutaj być może właśnie ktoś pojawił się, kto no jakby mówiąc potocznie zawiesił na Was oko, moi drodzy. W połowie miesiąca okaże się, że albo ta osoba nie zdała egzaminu, czyli no jakaś skucha, no może wizualnie Wam się podobała, ale to zupełnie nie ten temperament, nie ten charakter, nie te poglądy, nie te zainteresowania, nie ten styl. Może się okazać, że to jest osoba zajęta, czyli czyjś tatuś bądź czyjaś mamusia. Więc tutaj też na pewno będziecie chcieli z tego wyjść. Może być też tak, że po prostu nie macie czasu bądź nie chcecie, bo to się po prostu dzieje w pracy. I tutaj bardzo dobrze, bo karty mówią, trzymaj się na dystans, bo jest to osoba nieszczera, coś przed Tobą ukrywa, lubi intrygi, lubi afery. Więc po co Ci to? Po co Ci taka łatka przyklejona przez złe doświadczenia tej osoby? Czego Wy chcecie? Ogólnie bawić się, spotykać z przyjaciółmi, poznać kogoś nowego, cieszyć się życiem, spełnić swoje marzenia, odnaleźć tą właściwą osobę, która wprowadzi uśmiech, szczęście i radość do Waszego życia. Tak? Ktoś, kto Was uszczęśliwi. Takiej osoby byście chcieli w swoim życiu. Chcecie doświadczyć tego szczęścia, ale jesteście otwarci na zaproszenia, na wyjścia, na znajomości, na różne balety, spotkania w miłym gronie, w miłym towarzystwie. Karty mówią, bądź ostrożny, przemyśl wszystko, trzymaj się na dystans, zdroworozsądkowo, bez emocji, tylko właśnie tak troszeczkę na chłodno to wszystko przeanalizuj. Pamiętaj, że dopiero co uleczyłeś rany po jakiejś tutaj rozstaniu, zdradzie bądź nieudanej relacji. Więc tutaj teraz prześpij się z tematem, że tak powiem. Natomiast na przeszkodzie jest ta osoba, która jasne tutaj jakieś zainteresowanie daje, deklarację. To może być byk, ale może być też lew, wodnik, koziorożec, takie znaki. No, przeszkadza Wam, że to jest w pracy. Może Wam to też przeszkadzać, że jest to związek jakby na odległość, że ta znajomość miałaby być na odległość, tak? Dojeżdżająca. Że ta osoba cały czas no, adoruje Was, prawi komplementy i daje zrozumienia, że chciałaby czegoś więcej. Może zaprasza Was ciągle na kolację. Idźcie na tą kolację, czemu nie? Stawia, to idźcie, ale nie musicie od razu iść dalej. Tak? Kolacja i to wszystko.
jak koledzy bądź koleżanki z pracy. Natomiast róbcie wszystko z głową. To może być taka sytuacja, że wyjechaliście razem gdzieś na jakieś szkolenie, ewentualnie ta praca sezonowa. No i tam, z dala od domu, od ojczyzny, od rodziny, wiadomo, jeżeli mamy rodaka u swego boku, jeszcze takiego, który tutaj nas adoruje, no możemy mieć momenty słabości, ale moi drodzy, no to ta karta siły się tutaj pojawia. No to bądźcie, że tak powiem, silni emocjonalnie, nie dajcie się. Wytrzymajcie, nie pozwólcie, żeby ktoś na Was naciskał. Nie przymuszajcie się do niczego. Bądźcie sprytniejsze. Tak, bo to jest też karta sprytu. I karta siły to jest karta sprytu. Bądźcie sprytniejsze, cwańsze od tej osoby. Natomiast wyjdzie tutaj jakieś kłamstwo, oszczerstwo i to się definitywnie zakończy, relacja między Wami, więc w ogóle sobie nie zawracajcie nim bądź nią głowy, moi drodzy. Prawdopodobnie wyjdzie informacja, że ta osoba kogoś ma, no. I to tylko miała być przygoda. No oczywiście, dwie sroczki za ogon. Więc moi drodzy, ja Wam życzę udanych wakacji, znalezienia tej właściwej połówki, ale to nie jest jeszcze ten moment. To nie jest jeszcze ten moment. Nie wpuszczajcie oszusta bądź oszustki do swojego życia. Nie szukajcie nikogo na siłę. Tak? Nie jesteście w desperacji, więc nie musicie nikogo na siłę szukać. A ta właściwa pojawi się w odpowiednim momencie. Bądź ten właściwy. Zaufajcie przeznaczeniu. Dobrze, zobaczymy, jaka tutaj afirmacja dla Was. Afirmacja dla samotnego strzelca na lipiec. Życie mnie wspiera. Proszę bardzo, jaka piękna zieleń, kolor nadziei. Życie mnie wspiera. Życie stworzyło mnie, by obdarzyć spełnieniem. Ufam życiu, a ono wspiera mnie na każdym kroku. Czuję się bezpiecznie. No właśnie, więc tutaj zaufajcie przeznaczeniu. Spełniajcie się życiowo, ale bezpiecznie. Pozwólcie sobie pomóc, wspierać się przyjaciołom, rodzinie. A ta właściwa osoba gdzieś błądzi, gdzieś spaceruje, gdzieś Was szuka, ale znajdzie tą ścieżkę przeznaczenia do Was. Spokojnie, nic na siłę. To musi się rozegrać po swojemu. Wszystko, na wszystko przyjdzie odpowiedni czas. Może nie lipiec, ale w sierpniu już będziecie odsłuchiwać film dla par, nie dla singli. Na ten moment single i nie śpieszcie się, bo lepiej troszeczkę dłużej poczekać. A może to Wam przeszkadza, że już od dłuższego czasu czekacie na kogoś konkretnego i go nie ma. I to może być takie troszeczkę irytujące. Natomiast no, nie pakujcie się w związki, które więcej szkody przyniosą, niesmaku, niemiłych doświadczeń, niż w ogóle to jest... cokolwiek warte. Ta osoba w sierpniu, mówię, lew, byk, wodnik bądź koziorożec, to nie są osoby dla Was. Uważajcie na to, tak? Niech intuicja Was prowadzi. Życzę Wam wspaniałego, udanego lipca, mądrych decyzji, wypoczynku, więc tutaj jedźcie na urlop, wypoczywajcie, macie już tutaj coś zaplanowane, opłacone, zarezerwowane, a przyjedziecie, będziecie być może mieli inne poglądy na pewne tematy, inaczej na wszystko spojrzycie. Nie śpieszy Wam się z niczym, prawda? Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i widzimy się na kolejnym czytaniu. Do usłyszenia.